Spróbuję ci podać idealną piłkę. Taką, jakiej już nie miałeś. Trzymaj. O kurde, no takiej jeszcze nie miałem, ci powiem. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Adi. Ja też witam serdecznie. No i mówimy sobie nowy event, to znaczy nowy. No jest już chyba z 2-3 dni. Nazywa się on Neon Knights. No i generalnie super sprawa, ponieważ po raz pierwszy dostępne są w grze tak jakby skrzynki księżyce. Aby taką skrzynkę zdobyć, wystarczy rozegrać 20 spotkań, potem musimy go odebrać. No i tak 5 razy można to powtórzyć. No i do odebrania mamy m.in. taki baner, który jest taki se. Malowanie do Octane'a może z jakimś kolorami będzie wyglądało fajnie. Takie dziwne coś na dach. To coś to nie wiem co to jest, ale wygląda co, jest jakiś łabędź? No nie wiem, coś takiego. Nutki to oczywiście ich nie słyszę. Takie coś z podku jest tragiczne. Goła wyglądają całkiem przyzwoicie, chociaż to takie struktura opony jest dziwna, ale to sobie powiedzmy, że odbierzemy. Malowanie do Octane'a, ono już chyba kiedyś było w grze, ale no dobra, powraca to powraca. Boost nie za fajny. No i te księżyce, to już omówiłem, to moim zdaniem one są tutaj najważniejsze. No i w sklepie jest coś takiego do odebrania jak malutki tygrys, chyba z okazji nowego roku w Chinach, nie znam się. No i jeszcze jest generalnie wzór też tygrysa na Octane'a, który wygląda całkiem przyzwoicie, ja to sobie odbiorę. No, ale mega słodko wygląda ten tygrys generalnie, no kurde, no spójrzcie na niego. No i jeszcze z takich informacji, to pewnie już zauważyliście, ale powrócił tryb Hitseeker, ten taki rykoszetowy. Dlatego zagramy go dzisiaj z Adim, pewnie z 2 meczyki, coś tam spróbujemy klipnąć i tyle. No i dobra, znalazł meczek, który zagramy od początku, nie w trakcie dołączamy. Ale teraz na samym początku chciałbym jeszcze powiedzieć parę rzeczy. Otóż pierwsza rzecz jest taka, że się usprawiedliwię, dlaczego ten odcinek nie jest zaraz po wyjściu, no po prostu tej aktualizacji. Otóż po prostu mam sesję na studiach i trochę dużo egzaminów, ale już w przyszłym tygodniu, jeżeli wszystko zaliczę, to powinno się to wszystko skończyć. Fajnie tutaj save'y robisz, Adi. To wszystko się powinno skończyć i będzie z powrotem maraton odcinków. Ja już mam nawet niektóre rzeczy nagrane. Natomiast, no znaczy niektóre, chyba z 2 odcinki, to nie za dużo, albo jeden nawet. Dobra, mniejsza, bo przedłużam. Po prostu od przyszłego tygodnia wszystko się zacznie wstawiać. Czekaj, bo ten nasz trzeci to jednak za dużo nie robi, to trzeba tutaj potryhardować. Dobra, to ja mogę bronić tym razem. Big Bob w teamie niestety nie jest chyba potężnym zawodnikiem. I też generalnie chciałbym powiedzieć, tutaj Adi mi zasugerował, że na 40 tysięcy można jakiś montage zrobić specjalny. Także zachęcam do subskrybowania, byczki. Ja też zachęcam. No zresztą jakie byczki, w rakietki jesteście. Co ja gadam. Nie no, proszę cię. Kolejny pisał defending, nie wiem czemu pomagać czy nie. Nie no, ja mu to... ja bym mu nie ufał w skrócie. Bang, straszyk! Na pełnej. I co takiego? Czekaj, bo... ciężko to okiełznać. Kurwa, ale mnie fejkuje strasznie, bo nie trafię. Z tego co pamiętam, to są w ogóle chyba 3 mapki na tym rykoszecie. Czy nie? To jest rykoszet? To się nazywa? No, to jest Hitseeker rykoszet. I zobacz, jaki rykoszet piękny. O kurde, nie weszło. No, prawie gol. O kurde. Kurde, to się odbija potężnie. Dobra, zasadź bombę, ja to strzelę. O, fioletowa. No, o kurde, nie, jednak nie strzelę. Patrz jakie bounce'y. No tak. Jady, jaki gol elegancki. Patrz jakie bounce'y. No, odbija się jak chce. O kurde. Czekaj. Muszę patrzeć na mojego teammate'a. No ja bym mu nie ufał generalnie. Big Bob to brzmi wiesz, jak... on strasznie fejkuje czasami. No, Big Bob to swajak taki. Dobra, Edek. No nie wierzę. Tak nie widać, totalnie nie widać z tej strony, czy się o słupek otrze. Taki czy szurnie. Bounce. Oj, szurło. Ale to mi nie przeszkadza w strzeleniu. O, jaja. Prawie weszło. Okej. Bang, bomba. Ale niezbyt celna. Piękna sprawa. Jak paja zagram, jakbym był po tej stronie. O kurde. Dobra. To już wyglądało risky. Dobra, to jest piła, którą muszę przeciąć zaraz. Czekaj. Nie, o, nie, nie miał tego. Kurde, no nie. Ale jak blisko był. I ten replay, co goście dotknął piłkę ostatni raz pół godziny temu. No zobacz, jak on tego nie trafił. Dobra, Adi, pokażę ci teraz wznowienie bogów na tym trybie. Kopiesz się w ten słupek, wyprzedzasz piłkę i double tapujesz. O kurde, ale to by było dobre, jakby zadziałało. Okej. Okay. Co to było? Widziałeś tego Gossita? Czekaj, bo aktualnie próbuję przeczytać piłkę. No nie no. Kurde.
jest bardziej skomplikowane niż się wydaje, ale dobra, ładujemy bramkę. Dzięki Big Bob za, za pochwałę. Big Bob docenia teammate'a, zobacz co do niego. Zakarę rushuje teraz. Okej, okay, to ja też, Big Bob sobie poradzi jakoś. Ja w niego wierzę. Big Bob, kurde, cały czas dawał radę, to teraz by nie dał rady, proszę cię. Bob jest akurat koksem, jeżeli o to chodzi. O, o, trzymaj strzała. Okay. Jak my jechaliśmy, nie mogę. Nie zdążę. Big Bob, nie fejkuj się, dobrze? Nie ufa, nie przejmuj się. No, on jest nieufny, skurczy dom. Tak, wiary, musimy kurde, coś dobrego tak zrobić. Okrągło. No. Czekaj, ty ci podasz, spróbuję. Spróbuję ci podać idealną piłkę. Taką, no, jakiej jeszcze nie miałeś, trzymaj. No. O kurde, no takiej jeszcze nie miałem, ci powiem. No. Ja się kręcę. Ej, to prawie weszło. No bo ja takie daję strzeleckie, powiem ci. Ja się tutaj... Ja tu jeńców nie biorę, chcę. O kurde, zaznaczyć. Dobra, zraszuję go trochę, ale tylko trochę. Ja też. Proszę, Janusz, Bob. Oj, dobra, cofnę się, jednak nie ufam mu. Dobra, ja będę takim middlemanem, pośrednikiem potężnym. Jak tam ci idzie to middlemowanie? Czekaj, bo ciężko. Kurde, dobrze, że ściana uratowała. Jesteś dobrym pośrednikiem? No, najlepszym. Jakbyś się za to zabrać? Wow, Adrianie, powiem ci, że piękna brama, co najmniej. Nie no, mi się podobało. No, zobaczmy, 135, taki bangierek. Nie no, mocno, piękny gol, Adrianie. Aż zaproponuję wyszukanie kolejnej gry. Kamień. Kamień? Wow. Kamień w przeciwnej drużynie, aż sobie włączę czacik może. Ej, co to jest w ogóle? Układ podzielonego ekranu? Co ja wlazłem? Tu nie powinno być coś takiego jak czat? Ej, co jest? Co się stało? Ej, to zawsze był ten, czat drużynowy chce, a mam coś takiego jak układ podzielonego ekranu. Czy oni to zepsuli? Ej, zobacz, ej, kliknij opcję, proszę cię. Split screen layout, no to jest, jaki chcesz mieć split screen. Ale masz w ogóle czat do wyboru, czy chcesz drużynowy team only? No raczej ta. No ale ja nie widzę tego. Zaraz zobaczę. I co jest? Coś mi się nie zgadza. Czat jest w osobnej zakładce. Ale jaja, widzowie. Kurde, ale odkrycie. Ustawienie szybkiego czatu. O kurde. Przenieśli to. No i najnowsze newsy tutaj tylko u mnie. Generalnie, no nie zauważycie tego na innych kanałach YouTube, takich tutaj informacji świeżynek. Ej, ale ciekawe czemu to przynieśli, przecież to tak bardzo nikomu nie przeszkadzało. Ale dobra, powiedzmy, że jest git. To jak nie możecie znaleźć tych ustawień, to teraz już wiecie, gdzie sam. Kurde, koleś cały czas siedzi w bramce i pisze mi take the shot. To jest za logika. No, powiem ci, że jest wariatem. Jeszcze poszedł stąd, jak już tak bardzo sobie tej jeszcze. No, czekaj, dobra. Albo by wyszedł, byłoby lepiej. No, możesz? Pewnie, że mogę, ale nie trafię aktualnie. Spróbuj środek, spróbuj środek. No dobra, nevermind. Robię gwiczyna z ziemek w ogóle, a w czy? Czy mi się wydaje? No nie wiem, ale przynajmniej mi nie przeszkadzali wcześniej. Nie, to idealnie akurat. Dobra, daj bombkę. Bombko. Czekaj, ja to muszę coś zrobić jakiegoś tam. Chciałem użyć słowa, którego nie mogę wymówić, ale dlatego się powstrzymałem. Kurde, ściga mnie. Nie przejmuj się, Adrian. Gracz ścigacz. Dobra, podjadę na chwilę do defa ci pomóc. Nie, no dobra, to ja wyjeżdżam w takim razie. Ale wyjazd, powiem ci, że jeden z lepszych w tym sezonie. No i gol. Ale wyjechał, Adi! Nasz teammate ma 0 punktów i on cały czas spamował coś. No nie, no proszę cię, spamasz, włączę czat. Co to za serwer jest w ogóle, to się połowa nie rusza. Nie wiem, co się stało, tak szczerze mówiąc. Dobra, kopniaki, od razu brameczka, taki pressing, edeczka. Nie no, Glosso. Ja muszę częściej nagrywać, bo jak rzadziej nagrywam, to jest taka tragedia. Co ja gadam w ogóle? Nie no, proszę cię, przecież wszystko dobrze jest. Tak, to co jak brameczka, edeczka. Dobra, patrz na to. Bang. O? Prawie. Jakie prawie, ja to jeszcze robię. Oh shit, ale się odbiło. Teraz patrz, cyk, i okienko, top corner. Nie, prawie. Cyk, stąd. O. Ajajaj, nie czekaj, ja tą piłkę nie będę czekał, aż przyleci. O dobra, poczekam jednak. I bang! Potęga z bliska, nie no, ten raszek, yes. Ten middleman edek to jest jakiś potężny. Chyba jakiś tutaj nową metę ogarniam na ten tryb. Dobra, fake. O? Ale blisko. No. Okej. Okay. No ale bounce. Nie no, totalnie nie umiem tego przeczytać. Ale mogę to przeczytać. Nie zdążę do tego, ale jak mi podasz, to zdążę. Dobra, jednak to jest zbyt skomplikowane dla mnie. Dobra. O. Idealnie, tak jak chciałem. Jak chcesz? No, daj gdziekolwiek. Gdziekolwiek, to masz gdziekolwiek. Nie, nie zdążę, kurde. Ta moc.
kamień zdobywa punkt. Dum, dum, dum. Ciekawe, czy kamień to Polak. Brzmi jak Polak trochę. Brzmi, że jest kamienny, a nie kamień. Z polskimi znakami byłoby kamień, więc jak na moje się zgadza. Dobra, goście ma nickname jak słupek, post. Albo jak post, czyli Wigilia, święta świętuję. No nie, proszę. No przepraszam, że gadam głupoty. Ale kiedy ty nie nagrywałeś, że takie rzeczy mówisz? Nie wiem. Wow, double tapik? Ajajaj, do tym razem. Kurde, bałem się go. Nie obawiaj się, Dreli, masz teammate'a, co ci dopomoże. Nie no, weź, on bardziej przeszkadza niż pomoże. No jak, to zobacz, jak sobie świetnie radzisz. Zobacz, jakie mam punkty, karuję. Wow, Adrianie, zaraz swój rocznik będziesz miał w tabeli. Podaj to tak płasko. Akurat tym leciałem, jak już to mówiłeś, wiesz? Dobra, pofejknę, żeby była bramka. W ogóle widzowie, co sądzicie o tym trybie? Jak będzie jeszcze kiedyś tego pyknąć, czy nie bardzo? Nie no, dobra, na końcu odcinka to nie będę mówił takich rzeczy. Albo dobra, powiem, to powiem też na następnym, ale ostatnio zagraliśmy turniej. I jeszcze kiedyś też grałem jakiś turniej. I tak powiem nieskromnie, że nie było tak źle, więc... Czy chcecie może kiedyś relacje ze starych turniejów, które już zagrałem? To znaczy jeden jest... bardziej świeży, czy nie chcecie? Ja chcę na przykład. No, Adrian chce, dajcie znać, czy wy chcecie. A ja już dzisiaj z wami muszę się chyba pożegnać. Dobra, bo ja gadam w strasznie dziwny sposób na tym odcinku, ale dobra, wybaczcie mi. Dawno nie nagrywałem, to mam tutaj usprawiedliwienie, jeszcze łeb nie boli od tych egzaminów. Ja tutaj dziękuję Adrianowi, że się zgodził z nami nagrać. Hej, pozdrawiam Loczka. No, pozdrawiamy Loczka. No i bez przedłużania, sub like, elo elo.